Jak to było, jakiś nie upadły anioł, tylko jak ty się tam... do roz Coś tam było, takie ten... Lepiej dziś z domu nie wychodź, bo protest rolników jest? No słyszałem o tym proteście. Tam widziałem Huberta Mściwujewskiego, strasznie jechali za to, bo coś tam skomentował i go zaczęli wyzywać. No i tutaj jest ten post Huberta Mściwujewskiego, który napisał, że... No dobra, ale cały koncept, żeby każdy wiedział o co chodzi, bo może ktoś się nie orientuje tak jak ja czasami. Najbliższy piątek 9 lutego rozpocznie się trwający 30 dni wielki protest rolników w Polsce. Zablokowane będą drogi lokalne, krajowe, ekspresowe oraz autostrady, a nawet centra miast. Jednym z powodów wyjścia na ulicę jest przedłużenie bezsłownego handlu towarami rolnymi z Ukrainą do 2025 roku. No i Hubert napisał, szkoda tylko, że tym protestem utrudniają życie nam zwykłym obywatelom. Nie jadą strajkować pod Sejm, Albo jak to, to zrobili rolnicy pod Parlamentem Europejskim. Ja muszę jechać w piątek do Krakowa i nie wiem, czy mi się to uda, bo będą protesty. To my latem mamy strajkować na ich polach E, i unierzymywać im żniwa. Hubert, nie wiesz, że na tym polegają protesty, przecież oni sparaliżują cały kraj. Ja nie mówię, że nie mają racji, ale przecież ludzie muszą pracować, tam spodziewacie się TP i td. No i potem następny. Żeby ci rolnicy, to byś nie miał co jeść, więc wyjdź wcześ wyjedź wcześniej rano i cię protesty nie spotkają. Poczytaj trochę, jak jest powóz strajku. Jeśli nie jesteś zagłębiony w temat rolnictwa w Polsce, to warto poczytać. I tutaj Hubert znowu. Ale ja nie mówię, że nie mają racji, bo mają, tylko że paraliż całego transportu w kraju nie jest ok. I teraz od nowa. Właśnie po to są protesty, żeby zwrócić uwagę złych Kowalskich na problemy, a oni wymusili dalej jakieś zmiany na rządzących. Strajk pod Sejmem nie utrudni życia ludziom, którzy w nim siedzą. Nic to nie zmieni. Nie mówię teraz o tych protestach, ale ogólnie. I chyba znowu. Ja to rozumiem. W ogóle świetna laurka, świetną laurką rządu jest ten protest. Rolnicy muszą spaliżować kraj, żeby zostać zauważonymi. Zmierzam w dobrym kierunku. Zmierzam w dobrym kierunku. <laughs> tu jaki komentarz. To ciekawe, co piszesz, ale zróbmy im face to face. <laughs> <laughs> Chyba ten temat utrudnia życia, pojawia się przy każdym większym proteście. No tak, znaczy. Znaczy, ja powiem tak. No z mojej perspektywy, osoby, która siedzi w domu i pracuje sobie w ten sposób zdalnie, można powiedzieć. Nie muszę jeździć po Polsce i tak dalej no to mi to nic nie zmienia, nie? Dla mnie osobiście to, to nie, mogą tak, to mogą pod, pod rządem strajkować, mogą sobie strajkować w całej Polsce i tak dalej, no mi osobiście to nic nie zmienia, no. Najwyżej co? Paczka mi później przyjdzie, na którą dzisiaj czekam, no ale to, to jakby tyle, no nic mi się tam wielkiego nie dzieje. Natomiast, natomiast wiecie, no jak tak ktoś rzeczywiście musi jeździć po Polsce, jest pracy i tak dalej i nagle ma porozdalany cały, cały terminarz i tak dalej, no to, no nie wiem, po prostu nie wiem, czy... To sprawi, że więcej osób stanie po stronie rolników takich, jak oni mają taką wizję, czy po prostu ich to tym bardziej wkurwi i stwierdzą, że z tymi rolnikami. Wiecie o co mi chodzi, że ten styl manifestowania swoich poglądów i próba zwrócenia uwagi, nie wiem czy działa na plus, że ludzie po stronie, na których oni liczą, że potem wpłyną na rząd, będą patrzyli przychylniej na ten temat, czy po prostu ich to zacznie wkurwiać, że nie mogą gdzieś dojechać, nie mogą czegoś załatwić, nie mogą pracować i tak dalej. Ludzie propsowali rolników w Niemczech, Francji i tak dalej. Jak zaczynają się strajki w Polsce, zaczyna ich boleć dupa, nie rozumiem ludzi. No ja nie wiem w sensie, czy ludzie propsowali gdzieś tam strajki, bo, bo też to uważam, że pewnie to jest jakieś uproszczenie, uogólnienie. Zależy od grupy pewnie społecznej. Natomiast ja się zastanawiam ogólnie nad sensem takich rzeczy. No bo z jednej strony chcesz zwrócić uwagę społeczeństwa, czyli przeciętnego Kowalskiego, jak była tutaj mowa, na to, że ej, jest jakiś problem w rolnictwie. I liczysz na to, że po tym proteście ta osoba, ten przeciętny Kowalski, będzie wpływał na rząd, żeby ten coś zmienił. No tylko jeżeli ten przeciętny Kowalski będzie siedział w bo zablokowałeś mu drogę, a on nie może, nie wiem, wrócić do domu, zarobić kasy, żeby potem, nie wiem, kupić nawet te twoje produkty rolne i tak dalej, no to nie wiem, czy to działa w odpowiednią stronę. Dobra, co ja tu jeszcze miałem? O! <grystanie> To mnie śmieszyło. Kurwa, klasyk, ale tak brechnąłem ostatnio, jak jakiś zapis rozmowy z Borkiem. Dla ciebie pan Borek. Po takich panach jak ty, to mój dziadek na konia wchodził. Tak mnie to kurwa śmieszy. Ja już to widziałem milion razy, ale za każdym razem, jak totalnie jakoś losowo na to trafię, to za każdym razem mnie to śmieszy, kurwa. Pan Borek. I za każdym razem, jak tak losowo trafię, to mnie to śmieszy. Ale miałem jeszcze wątek, bo wczoraj był tłusty czwartek, no i yy, ogólnie jest to dla mnie niesamowite, że ludzie są gotowi stać w jakiejś, kupa kolejce dwie godziny, jak nie lepiej, żeby, kurwa, kupić pączki. Czylicie to? Słynna cukiernia na Górczewskiej w Warszawie. Nawet nie wiem, że to jest słynna cukiernia, bo się w ogóle na tym nie znam, ale najlepsze jest to, że Patrycja wczoraj była w Warszawie i nagrywała mi dokładnie tę samą kolejkę, która tutaj jest na tym TikToku, bo tak samo była w szoku jak jechała i patrzyła na ile tam ludzi stoi. I potem znalazłem jeszcze lepsze właśnie Kolejka nagranie. Kolejka zaczyna się tutaj. No zobaczcie. Like A koń... Kolej... <laughs> no kurwa, ch... <laughs> no, co jest? Czy dopiero tam? No ja nie wiem, ale musiałoby mi się zajebiście w życiu nudzić, żeby stać w takiej kolejce po pączka. Rok w rok taka kolejka, ale jaki cel? W sensie, kurwa, po co? Stałam 5 godzin kiedyś? Ty, to wy, dobra, bo mamy, mamy przykład, stałam 5 godzin kiedyś. No dobra, i co ci, co ci świtało w głowie, jak tak stałaś? Przez godzinę na przykład, nie? Pierwsza godzina, no i co? I tak sobie patrzysz i co se myślisz? O, jeszcze tylko 4. Buty w poe, kurwa, i stanie w kolejce po pączka. to nie jest to samo. Co wy za głupoty gadacie? To nie jest to samo. Przecież jak ja, kurwa, dobra, po pierwsze... Buty w połę, zaznaczacie sobie w przeglądarce i wam pyknie, jak są już dostępne. To po pierwsze, więc nie musicie cały czas tego pilnować. Po drugie, jest kwestia tego, że możecie robić inne rzeczy w tle, sobie pracować, ten nagrzeć się. I wtedy włączacie sobie połę, kupujecie buty i wszyscy szczęśliwi. Ale nie ogranicza wam to całego dnia do siedzenia nad tym, rozumiecie o co mi chodzi. I ten, a tutaj stoisz kupa na dworze, stoisz sobie w tej kolejce i co no, sobie tam Instagrama przejrzysz? Co więcej zrobisz? No nudy, bez sensu. I to jeszcze wszystko ten, po pączka. Zaraz zobaczymy, bo z jednej strony, zobaczcie jak świat, jak świat działa, z jednej strony są pączki, tak jak tutaj, 50% taniej, 12 sztuk za 5 zł. No nie? Więc z jednej strony macie takie pączki. Sami pączę się w Biedronce, samo zdrowie, cały kartonik 5 zł, całe. Hmm. No ja też się zawsze zastanawiam, z czego one są robione, że tyle kosztują. Może kwestia... Dużego zamówienia, chuj, ale no też się zawsze zastanawiam, i to jest jakby jedna opcja, gdzie możecie coś takiego zjeść. W ogóle pamiętam, że w bieżącym jak pracowałem i był tłusty czwartek, to wystawiali takich kilka pudełek tam w pokoju tym pracowniczym, nie wiem jak się tam nazywał ten, jak to się tam nazywa i sobie można było wcinać, w sensie, no, za, za darmochę dawali. Natomiast też nie szedłbym w taką przesadę jak tutaj, którą zaprezentował e e e pan Dominik Rupiński, który poszedł i kupił pączka za 100 złotych. Najdroższy pączek w Polsce. To najdroższy pączek w Polsce. Że jesteśmy pod Kaiser Patisserie? Idziemy do środka. Słuchajcie, jest i on, zobaczcie jaki jest gigantyczny w porównaniu do innych pączków. Jest, słuchajcie, olbrzymi, ma 24... No nie wiem, taki olbrzymi. Jak na moje, to nie z normalnego rozmiaru, tylko tamte były takie wypierdki i, i po prostu kwestia kontrastu. ...karatowe złoto, w środku nadzienie z mascarpone z szafranem. Kosztował 100 zł i uwaga, było ich tylko 10 na Warszawę. Dobra, uwaga, kroimy. Taraaa... Nie, no ale powiem wam, że tego nadzienia to nie żałowali. Tak szczerze. No zobaczcie. Tylko mi jedna rzecz nie pasuje w tym pączku. Ja mam wrażenie, że można wziąć cokolwiek w życiu, każdą kurwa rzecz, nie wiem, domestos, opierdolicie go tym złotem i powiecie, że o, o najdroższy domestos w Polsce, wiecie o co chodzi, że ja nie lubię te, tych dodatków złota, które tak sztucznie podnoszą wartość, jakby rozumiem sam element jakiś tam, nie wiem, tych przypraw, jakiegoś tego wypełnienia, ciasta, coś tam, takich rzeczy, które rzeczywiście konsumujecie, a to złoto to takie kurwa tylko, żeby kasę podnieść. A po... ciekawe, jak się zje takie złoto, to się srana złoto potem? Czy jak to jest? Sprawdź. Nie będę 100 złotych na poczcie wydawał, co ty. Dobra, co tutaj? O, jest mem. Ludzie zaczęli wyciągać z wywiadu, cieszę się bardzo. Ziomek, który ma wolną chatę, widzi, jak piszemy o melanżu na grupie. O. Ja nie widzę problemu. Jestem gotów usiąść i rozmawiać. Zapraszam, proszę przyjść do mnie z konkretnymi propozycjami. Proszę powiedzieć, że chcecie Państwo się spotkać, bo macie tego typu propozycje. Dzisiaj dysponujecie większością parlamentarną. Ja nie mam, ja jestem otwarty na rozmowę. Spotkajmy się, usiądźmy. Nie wiem czy wiecie, ale ukazał się wywiad z Putinem, prezydentem Rosji, który kilka razy nawiązał do wątku Polski. Cały wywiad, z tego co widziałem, trwa ponad dwie godziny. Kwestia jest taka, że pojawiają się jakieś wersje z tłumaczeniem, ale nie wiem na ile są legitne i raczej robione na szybko na ten moment. W związku z czym pewnie sobie poczekam, jeżeli chciałbym to obejrzeć w całości. Też nie wiem w sumie czy na streamie, no bo to dwie godziny. Natomiast znalazłem jakieś dwa artykuły, które na ten moment są z money.pl i z Polskiej Agencji Prasowej, które w jakiś tam sposób omawiają ten wywiad, szczególnie w kontekście Polski. Więc sobie przeczytam. Gaz, polityka wschodnia i roszczenia wobec Polski. Władimir Putin kontrowersyjnym wywiadzie, którego udzielił Takerowi Carlsonowi, kilkukrotnie poruszył wątek Polski. Powiedział, że Polska pomimo uzależnienia od Niemiec zamknęła gazociąg Jamał, Europa, a Ukrainę traktuje jako swoje ogranicze. Eee, Władimir Putin udzielił wywiadu Takerowi Carlsonowi, amerykańskiemu komentatorowi znanemu z prorosyjskich i proputinowskich poglądów. Rozmowa została nagrana we wtorek w Moskwie i z miejsca Wykorzystana przez kremlowską propagandę, która w nocy z czwartku na piątek, już po oficjalnej misji, umieściła jej rosyjskojęzyczną wersję na stronach Kremla. W rozmowie z przywódcą Rosji, wątek Polski przebijał się kilkukrotnie. Putin zasugerował, że to Polska odcięła Niemcy od gazu, zamykając gazociąg Jamo Europa, którym gaz płynął z Rosji przez Polskę do Niemiec. I tu jest cytat. Jest jeszcze jedna trasa przez Polskę, zwana Jamo Europa, i można tu przeprowadzić duży przepływ. Polska je zamknęła, ale Polska wykorzystuje e, Niemców, otrzymując pieniądze z funduszy paneuropejskich. A głównym darczyńcą tych paneuropejskich funduszy są Niemcy. Niemcy w sto pewnym stopniu zasilają Polskę. Polacy zajęli i zamknęli drogę do Niemiec, powiedział Putin. E, najpóźniej są jakieś kolejne rzeczy. Czy będzie Putin w zgrzycie? <grywa> Chyba nie. Raczej nie. <grywa> nie Ukraina pograniczem Polski. Nie był to jedyny wątek, w którym była mowa o Polsce. Putin prezentował własną wersję historii, przekonując, że Ukraina to twór sztuczny. Putin stwierdził też, że to Polacy wymyślili nazwę Ukraina, określając tak swoje pograniczne ziemie. Odniósł się też do polskiej polityki wschodniej, podkreślając, że Polska przez dziesięciolecia prowadziła polonizację w tej części populacji. Tutaj cytat: Wprowadzali tam swój język, zaczęli wprowadzać ideę, że mieszkający tam ludzie nie są całkiem Rosjanami, że ponieważ mieszkają blisko pogranicza, są Ukraińcami, wyliczał Putin. I teraz dalszy rozdział: Rosja nie ma roszczeń wobec Polski. Putin, zapytany, czy wyobraża sobie scenariusz, w którym wysłałby rosyjskie wojska do Polski, członka NATO, odpowiedział: Tylko w jednym przypadku, jeśli Polska zaatakuje Rosję. Dlaczego? Ponieważ nie jesteśmy zainteresowani Polską, Łotwą ani żadnym innym miejscem. Dlaczego mielibyśmy to robić? Po prostu nie mamy żadnego interesu. Zachodni analitycy często przypominają, że przed 24 lutego 2022 roku Władimir Putin również zapewniał, że Rosja nie zaatakuje Ukrainy. No właśnie, tak chciałem powiedzieć, że nawet jakby miał to zrobić, to przeszkód, by o tym nie powiedział. No więc to tam... Już abstrahując ogólnie, w jaki sposób trzeba podchodzić do słów Putina, to, to jakby logiczne. Trwający ponad dwie godziny rozmowy z Carlsonem podkreślił, że Rosja nie przegra wojny na Ukrainie. To nigdy nie nastąpi. Wydaje mi się, że teraz też rządzący na Zachodzie mają tego świadomość. Stwierdził Putin. Rosyjskie media państwowe obszernie relacjonowały wizytę Carlsona w Moskwie, a on sam ogłosił w tym tygodniu z wielką pompą, że przeprowadza wywiad z Władimirem Putinem. Krem poinformował wcześniej, że Putin zgodził się na wywiad z Carlsonem, ponieważ podejście byłego komentatora prawicowej stacji Fox News różniło się od jednostronnych relacji o wojnie na Ukrainie w wielu zachodnich serwisach informacyjnych. Jak pisze, agencja AFP to pierwszy wywiad, jakiego rosyjski dyktator udzielił zachodniemu dziennikarzowi od czasu, gdy prawie dwa lata temu, 24 lutego 2022 roku, Rosja dospoczyła Inwazji na Ukrainie. Uważa się, jak pisze AFP, że Carlson ma bliskie powiązania z byłym prezydentem USA Donaldem Trumpem, który ma być kandydatem partii republikańskiej w listopadowych wyborach prezydenckich. Tak Carlson, znany także z propagan, e, propagowania teorii spiskowych, został zwolniony z Fox News w 2023 roku, po tym jak stacja otrzymała wiele pozwów sądowych za szerzoną przez niego dezinformację. No, więc to tak odnośnie tego artykułu. Trochę mnie irytuje w tym artykule takie mocne. Takie wiecie przemycanie cały czas i odnośnie tego dziennikarza raczej chciałem sobie przeczytać takie suche informacje, a tutaj takie cały czas nastawianie, że, że ten gość jest zj**any i, i, i ten, a jakby chciałem sobie przeczytać same informacje, no ale. Tutaj widzę, że Dezy się dopala do czajnika z tego co widziałem. Dezy może ty mi wytłumaczysz o co chodziło z tym, bo Dezy wrzucili coś takiego. Czajnik podpierdzielił zagraniczny trend na reakcję na budowę. No dobra, no i, i o co chodzi? W sensie, no bo jest mnóstwo ludzi, którzy nagrywają taki content na TikToku i takie tam w stylu reaction video z siłowni, takich mnóstwo widziałem też, jak ludzie odwalają różne rzeczy. Najczęściej wybierają jakieś kawałki z montażu i po prostu dokładają taką reakcję na zasadzie, o, co tu się odpierdala? No i o co chodzi? Nie wierzę, że zajebał to jeden do jednego, ale, no ale jeden do jednego podobać chyba nawet tło, ale to od kogo on to podjebał konkretnie? No Dezyku. Obraczasz gościa, wyzywasz go i mówisz, że podpierdzielił zagraniczny trend. No to o chuj chodzi. No, przyczepiłeś się do typa na Twitterze i nawet nie jesteś w stanie się odwołać do oryginału. No kurwa. No dobra, w każdym razie Dez jest zj**any tak w skrócie, czepia się czajnika o to, że chłopce nagrał jakiś trend z TikToka i tyle. No w skrócie. Właśnie też no, zobaczcie, jaki sobie też jogurcik kupiłem dzisiaj. Wiecie jaki? Proteinowy <laughs> przypadek? Nie sądzę. Proteinowy. <noise> On jest kube słodki? No Gdzie? Jak jest napisane, bez dodatku cukrów i substancji słodzących. I w składzie nie ma żadnych takich dodatków. Co ty pieprzysz? To jak może to być takie słodkie? Jest w ogóle bez laktozy. Tak swoją drogą. Mleko bez laktozy jest słodsze niż normalne? Ma sens? Czemu? Dobra, kurwa, spróbuję, poczekaj. Widzicie tam jakieś głupoty. No pachnie tak. No nie jest jakaś wanilia, tak. Niech trochę wywietrzeje, bo za mocno buchnęło na początku. No ładnie pachnie. Nie powiem, żeby jakoś tak odpychająco. Nawet nie tak jakoś chemicznie sztucznie. Wziąłem kieliszek jeszcze. Z nalepką słynną kanału sportowego. <laughs> jeszcze z nalepką kanału. Ale że nie zeszła do tej pory? To też ciekawe. Się tak trzyma. Jednak niezłe te nalepki były. Wyczuwam nutki wanilii, <noise> tutaj pewnie was zaskoczyłem, i mleka bez laktozy. Rozprowadziłem dokładnie na języku po wszystkich kubkach smakowych, żeby docenić ewentualne walory smakowe tego produktu, ale powiem szczerze, za dużo ich nie ma. W sumie. No takie k***a, bardziej bym powiedział, wypić zapomnieć, ale nie jest takie słodkie jak mówiliście. Jak książula to ty się nie nadajesz, ta on to Dużo więcej mówi. On wziąłby, no to no mi nie smakuje. <głos cowboy> Zobacz, a ja tutaj całą recenzję kur... kieliszek złapałem. Nie, ale serio, tak? Nic specjalnego bym powiedział. Takie to wypicia, ale nic, o co bym się jakoś za tylko też nie zgodzę się, że jest jakoś super słodkie. Mimo, że ja jakoś nie jestem osobą, która, no wiecie, korzysta dużo z cukru i, i mam niższą tolerancję na to, to nie wydaje mi się to jakoś super słodkie. Takie do wypicia, ale nic specjalnego. Jakbym miał w skali 1, 10, to bym dał 5, bo proteinowy. I tyle, tyle bym powiedział. Dobra, oprócz tego z newsowych rzeczy, jak się okazało, powstały na rynku kolejne płatki. Tym razem we współpracy z Oj Wojtkiem. Ciu, jestem w biedronce. Jest moja morda normalnie nadrukowana na płatki emersów. I wiecie, jak jest backstory tej firmy. Wiem, mam świadomość, jak ona była odbierana w internecie. I cieszę się, że zrobiliśmy wszystko tak, jak sobie zaplanowaliśmy. To będzie naprawdę zajmie. A, to jemu co co chodzi? To jest to nawiązanie, że oni robili też płatki z fagatą i mieli bekę i kampanię reklamową z planu ABC, tak? Dobrze pamiętam, że to dokładnie ta sama firma. Jest kreatywna kampania. No i najbliższe dwa tygodnie wam o tym pokażą. Do tego mamy najlepszy smak i nie mówię tego tylko na bazie mojego subiektywnej opinii, tylko też na bazie tego, że ten smak się najlepiej sprzedawał gdzieś za granicą. Po drugie. Ha, czyli podpierdolone z Ameryczki Klasycznie. Teraz Zaraz zobaczycie opakowanie wyszło bardzo ciekawie 7,99, najtańsza wersja finansowa. No i tyle. Zastanawiam się, czy warto brać tę współpracę, ale biorąc pod uwagę, jak zajebe to wszystko wyszło, a kolejne karty będziemy odsłoniali w przeciągu kolejnych kilku dni. A czy nie było też tak, że Fagata kiedyś nie sugerowała w jakimś wywiadzie, że największą kasę to z tych płatków zarobiła? Nie było czegoś takiego przypadkiem? W sensie, że to jest dobry biznes, że takie rzeczy się sprzedają. Zdałem, że na minus mamy tylko to, jacy twórcy wcześniej promowali Yamers versus to, że dostaliśmy totalnie wolną rękę, możliwość gadania, real... Jezu, jak to się zawsze kula znajdzie, <laughs> jak się zawsze znajdzie powód. Tokiem o tej kampanii, o tych płatkach, a real Talk jest taki, że ten smak jest naprawdę zajebisty, cena jest dobra, zaj... się. Fajniej to wygląda w realu niż na wizualizacjach. Jest tutaj kilka ukrytych smaczków, na przykład taki wesoły nosacz. Bardzo się cieszę, bo to są rzeczy, które faktycznie sobie malowałem. Backstory jest takie, że w Stanach markerem na kartce papieru po prostu namalowałem różne rzeczy. Zrobiłem tego zdjęcie, wysłałem do grafika i takim właśnie oto dziskiem udało się takie coś tutaj skonfigurować. Na tych płatkach jest około 8 rysunków k***ów, no i to pewnie jest ich największa zaleta, tak coś czuję. Nie wiem, dla mnie to. Znaczy, powiem tak, czy znaczy jest coś złego w sprzedaży płatków? Nie, czy ja na przykład bym się związał z taką firmą, gdzie była. To miała taki take na aferę z Bagatą i wiecie, ciśnięcie beczki z tego? No ja nie, ale widać. Oj, Wojtek, mimo też tej świadomości, ma wy. I se robi płatki, i tyle, nie? Więc. No, kto co lubi? Tylko u nas. Wardenga oskarżony, nowe fakty w sprawie Pandora Gate. Goniec. No dobra. Do sądu wpłynął 13-stronicowy akt oskarżenia przeciwko Wardęce. Z artykułu 212 kodeks karny, czyli pomówienie. Postępowanie pojednawcze między Wardęgą a Dubielem już się odbyło w piątek, 2 lutego, ale strony do porozumienia nie doszły. Nie wiadomo dokładnie, czego Dubiel żądał, czy o co prosił w ramach ugody, ale Wardenga na to się nie zgodził. No co mógł Dubiel żądać? Ewidentnie w pojedynku na Gali Fame MMA, żeby w oktagonie Wyjaśnić, kto ma rację. No, nie widzę innej opcji. Pierwsza sprawa między oskarżonym Wardengą a poszkodowanym Bielem będzie się w kwietniu w Sądzie Okręgowym w Mławie. Teoretycznie powinniśmy tutaj dać pasek na oczy Wardengi i skrócić jego nazwisko do inicjału, ale nie będziemy udawali, że nie wiadomo o kogo chodzi i nie będziemy stygmatyzowali Sylwestru. A więc Wardenga jest pierwszym. <laughs> Jakie zabezpieczenie? Jakie zabezpieczenie, żeby nie było. Sylwester był. <laughs> no generalnie, co się dowiedzieliśmy? No tylko tyle, że jakieś daty, tak, że było postępowanie pojednawcze. Ciekawi mieć, Wardenga coś się wypowiadał na ten temat, czy na razie cisza? Czy była jakaś jego wypowiedź, bo zakładam, że Wardenga będzie wszystko relacjonował, jeżeli chodzi o ten temat nami na swoich transmisjach na żywo. E, natomiast no, czy jestem zaskoczony, że się nie pojednali na spotkaniu pojednawczym. No w żadnym wypadku nie jestem zaskoczony, bo no bo wiadomo, Wardenga nie chciałby się przyznać, że no, tam Dubiel ma rację i jakoś odpuścić no, i tak dalej. Więc to jest logiczne. Natomiast natomiast ciekawe, że rozprawa w kwietniu. Właśnie to są te sądowe sprawy, że do kwietnia, to się jeszcze tyle wydarzy, to jeszcze będzie tyle rzeczy do kwietnia, że to nie wiem, w sensie pytanie, kto będzie pamiętał, bo to jakaś pierwsza rozprawa, nie wiadomo ile ich będzie, potem się jeszcze można odwoływać i tak dalej. Także jeszcze parę lat, parę lat jeszcze będzie o tym i kolejnych rozprawach. Dobra, co tu jeszcze miałem? A, według danych z platformy Social Counts, kanał sportowy nie ma już miliona subskrybentów. No i właśnie nie wiem, bo tutaj zdania były podzielone, bo nie na wszystkich stronach pokazywało tak dokładnie tę liczbę i że spadła poniżej bańki. Kiedyś były jakieś tam podejrzenia, że kanał sportowy jakoś tam. Dziwnie utrzymuje ten milion, jeżeli chodzi o subskrypcję, więc y, to też był jakiś taki wątek. No ale w końcu, niby na jakiejś tam stronie, ludzie znaleźli. jeszcze zobaczę na Social Blade, tak z ciekawości, czy też tak jest. No nie, tutaj pokazuje, no ale to zaokrągla, to nie jest tak dokładnie. No to jest, że bańka cały czas jest. Jak w mordę strzelił wyświetlenia na łeb, na szyję, ale bańka subów jest. <laughs> co by się nie działo, choćby się waliło i paliło. E, I co tu było? Minus 10, minus 10. Ogólnie, co tam jest? Minus 30. <laughs> no cóż, ale to wszystko spada. Kurwa to też na swój sposób trochę to smutne jest, że to wszystko tak leci na łeb, na szyję. W sensie, można powiedzieć, że sami sobie winni, ale mimo wszystko, nie? Taki duży kanał, który się gdzieś tam oglądało i. i cóż. No, także, że tak powiem, z kanałem sportowym stabilnie w dół, że tak powiem, a z kanałem 0 stabilnie do góry. I właśnie, jak już mówimy o tych wynikach. No to zaistniał ciekawy, może nie że ciekawy, ale no, no ciekawy też na swój sposób wątek, bo w tym samym momencie była transmitowana debata odnośnie CPK na kanale Zero oraz Cage Special z wardengą szalonym reporterem i Wojtkiem Golą. I w tym samym momencie 72 tysiące osób oglądało debatę o CPK, natomiast Fame MMA, czyli ten cage Special, oglądało 58 tysięcy osób. Nie? No i takie było, że. Jest nadzieja w ludziach, że jednak mając do wyboru rozmowę wardengi goli szalonego, a debatę o CPK, jednak wybrali debatę o CPK, bo mimo, że to nie do końca musi być dokładnie ta sama publika, no to pewnie gdzieś tam się jakoś przecina jako osób ogólnie zainteresowanych tym, co się dzieje w internecie i mające do wyboru obejrzeć coś wieczorem, jednak w większości ludzie zdecydowali o tej debacie z CPK. Natomiast też trzeba przyznać, że ten case special nie był jakoś wyjątkowo interesujący, więc, że tak powiem, konkurencja też nie była wymagająca. Natomiast no w sensie Wardenga Gola i Szalony się jakoś nie, nie, nie postarali specjalnie, żeby stworzyć tutaj zagrożenie, bo akurat też oglądałem ten cage. Natomiast no tak to wygląda. No i standardowo, jak już są porównania jakichkolwiek wyników kanału Zero, no to musi też być kanał sportowy, no i tam było niecałe tysiąc oglądających. Także jak zawsze muszą być te porównania. A co do samej debaty o CPK, to o zaje... Czy mi się podobał ten program? W sumie zobaczcie z ciekawości, ile on teraz ma wyświetleń. 833 tysiące wyświetleń. I z jednej strony może to być zastanawiające, w sensie, że tak dużo, i w ogóle, no bo, bo, bo taki temat, i grzejący Polskę, ale też dołożyli się do tego politycy, bo oczywiście temat jest sam w sobie polityczny, więc i Morawiecki wstawił sobie, jak ogląda debatę, i, i była też akcja z Tuskiem, który twierdził, że nie ma sensu debatować o takich rzeczach, więc jednak się okazało, że dużo ludzi to interesuje. I bardzo mi się podobał cały koncept na to zestawienie osób, posłuchanie jakby dwóch stron. A wracając do tego CPK, to też fajnie, bo w trakcie samego programu była robiona ankieta. No i na, bym powiedział, całkiem pokaźnej liczbie głosów, bo 100 tysięcy, no okazało się, że czy jesteś za powstaniem CPK, no i ładnie, bo 90% osób opowiedziało się za tym, że tak, nie, więc 10% nie, bo wiadomo. Więc fajna sprawa i dużo głosów, można się wtedy jakoś do tego odnieść. Tutaj widać też spory zasięg samej rozmowy, 9000 lajków pod postem Stanowskiego, więc temat grzeje ludzi, więc to też było to. No i jeszcze odnośnie samych rzeczy związanych z kanałem Zero, no to Stanowski też się pochwalił, że z samego AdSense'a, bo to trzeba zaznaczyć, w 4 dni zarobił 115 koła, także... Spora kaska. No, był ten program z szalonym reporterem i właśnie wardęgą i golą. No, i ktoś tutaj wrzucił komentarz, że Rewo zamiast goli by oddał. No i szalony odpisał, że obsrali się inni, wszyscy dostali propozycję. No, ja tak sobie myślę, szybko taki wiecie, powrót w pamięci i mówię: No, kurwa, ja nie dostałem, nie? A akurat jest wątek o mnie bezpośrednio, więc tam, no, wszyscy tutaj też dotyczy mojej osoby, jakby nie patrzeć, no bo, bo wiadomo, że komentarz. No, ale jeszcze się upewniłem, skontaktowałem się z moim menadżerem, z moją agencją, yy, media no i dopytałem i mówię, nie no, nie było żadnej takiej propozycji nie było żadnych takich wiadomości, no więc napisałem, że nie dostałem takiej propozycji no i akurat szalny pisał, tak rację akurat bo nie dostał jeszcze na miejsce nie dojechał, już Farmazona zdążył puścić, no nie wiem. Niesamowity człowiek. E, od razu też zapytałem z ciekawości Gimpera i Gimper też nie dostał na przykład. Ja się dowiedziałem tylko, że Takefan dostał, bo ktoś wstawiał później w komentarzu taką wiadomość i z, y, fragment z live'a TakeFuna, że na przykład Take dostał taką propozycję, natomiast no ja ani Gimper nie dostaliśmy. Nie mam pojęcia na przykład, czy Konop dostał, nie wiem, bo nie mam z nim kontaktu, natomiast, natomiast no, te wszyscy się coraz bardziej ogranicza i to, że się obstali, no ale widać Szalony ma potrzebę robienia z siebie takiego bohatera jedynego sprawiedliwego, który udaje się na program, nagle we współpracy z Fame MMA, które tak jebał, no nagle się okazało, że już nie jest, no bo już yy, współpracują.